Tak, trylogię na pewno uważam za dzieło mojego życia, ponieważ towarzyszy mi od dzieciństwa, tylko z maleńką przerwą na studia. I jestem pewna, że aby przedstawić całą tą historię, zajmie mi to jeszcze na pewno kilkanaście albo kilkadziesiąt lat. Także możemy spodziewać się kolejnych ksiąg, i takim moim zamierzeniem, takim moim marzeniem jest, aby co roku pojawiła się nowa, a mimo tego, gdy będziemy się spotykać na naszych spotkaniach audiowizualnych, to czytelnicy będą prowadzeni krok po kroku przez nowe rozdziały. Historia Mariam Salis jest właściwie dla każdego, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, i w zależności od tego, gdzie stoi czytelnik w swoim życiu, ma dla niego ogromne znaczenie. Czyli dla osób, które lubią czytać powieści przygodowe, romanse, powieści fantastyczne, tutaj jest wszystko, ale nie jest to taki typowy gatunek fantazy, który mógłby odrzucać czytelnika, który czegoś takiego nie lubi. Tutaj jest wszystkiego po trochu, także jestem pewna, że zafascynuje powieść każdego, dokładnie każdego. Tak, naturalnie ukryłam w trylogii mnóstwo symboliki i właściwie w każdym rozdziale jest coś szczególnego. W każdym rozdziale jest coś, co ktoś, kto widzi więcej albo kto zna prawa Ziemi, świata i wszechświata, bo na przykład jest już moim długotrwałym towarzyszem, na przykład poprzez ceremonie czy poprzez inne moje spotkania, słuchowiska, taki czytelnik będzie... Odkrywał głębie, która dla normalnego czytelnika będzie niewidoczna. Tak, trylogia i ogólnie cała ta historia uratowała mi życie, i to mogę powiedzieć z ręką na sercu, ponieważ ja byłam dziewczynką molestowaną i od bardzo wczesnych lat życia molestowaną seksualnie przez mojego dziadka. I właściwie te szkody fizyczne, psychiczne i emocjonalne były w pewnym momencie tak ogromne, że nie chciałam już tutaj być na Ziemi. I gdybym wtedy nie wchodziła w ten świat Mariam Salis, czyli tej bohaterki, która jest odważna, optymistycznie nastawiona do życia, bez względu na to, co ją spotyka, która jest silna, to myślę, że by mnie dzisiaj tutaj nie było. Tak, wielu moich słuchaczy i czytelników zna moją historię, ale na pewno przedstawię ją kiedyś ze szczegółami. Byłam dzieckiem molestowanym. Praktycznie do 18 roku życia. Na początku, oczywiście, wyglądało to inaczej. Później, gdy byłam już nastolatką, potrafiłam się bronić, ale te szkody psychiczne i fizyczne były ogromne, i dokładnie przed moimi 18 urodzinami mój oprawca zmarł, i dla mnie to był taki moment przełomu, przełomu w moim całym życiu i zbudowaniu tej nowej tożsamości, tak to można powiedzieć, czyli tej, którą jestem dzisiaj. Tak, naturalnie są to momenty bardzo bolesne, które zostawiają ślady na całe życie, jeżeli z nimi nie spotkamy się i ich nie przepracujemy. I moja historia chciałabym, aby trafiła do wszystkich ludzi, do wszystkich ludzi, aby wiedzieli, że czasami trzeba mieć oczy szeroko otwarte, bo ktoś z rodziny może się dobrać do naszego dziecka. A my nawet nie mamy o tym pojęcia, ale także dla tych. Kobiet i także mężczyzn, którzy byli dziećmi molestowanymi, to jest taki przekaz, że bez względu na to trzeba się z tego otrząsnąć, trzeba przepracować ten wewnętrzny cień i stworzyć siebie na nowo od podstaw. Tak, trylogię, historię Mariam Salis pisałam od dzieciństwa, właściwie od dziewiątego roku życia, czyli zaraz jak tylko byłam w stanie pisać, i tych manuskryptów było bardzo, bardzo dużo. W moje osiemnaste urodziny, jako ten symbol tego ognia oczyszczającego, tego ognia transformacji, uwolnienia się od tej przeszłości, wtedy wykonałam. Olbrzymie ognisko w ogrodzie moich rodziców, i spaliłam wszystkie manuskrypty, które znalazłam. Na szczęście nie były to wszystkie pięć albo sześć się ostało, także mogę zerknąć w to, co wtedy napisałam. I gdy to ognisko się spaliło, to był dla mnie taki moment: usuwam to, co stare, usuwam to, co było tak poniżane, tak. Yy... Tak niszczone psychicznie, i teraz tworzę nowy fundament. Zaczęłam wtedy bardzo intensywnie ze mną pracować, i krok po kroku stałam się tą, którą jestem dzisiaj. A gdy spaliłam wszystkie te manuskrypty, to sięgały mi one mniej więcej do pasa, więc można sobie wyobrazić, ile ich było. Nie wiem, czy moi rodzice wiedzieli, że piszę powieści, ponieważ moi rodzice byli niesamowicie zapracowani, dlatego również nie widzieli tego, co dzieje się z ich dzieckiem. I nie mam do nich, broń Boże, żadnych pretensji, o to, ponieważ chcieli stworzyć mi dom, budowali wtedy dom przez 14 lat, to były czasy kryzysu, i jak tylko mogli, starali się zapewnić mi wszystko, czego dziecko potrzebuje, ale w tym pędzie. No nie zwracali uwagi na te rzeczy, które dzieją się psychicznie z dzieckiem, a dziecko molestowane i do tego przez kogoś, kto ma taką wiedzę, ponieważ mój dziadek był w lożach masońskich i dokładnie wiedział, jak to wszystko funkcjonuje, więc był w stanie idealnie zaprogramować mnie psychicznie, abym nie otworzyła buzi, nie powiedziała nikomu, co naprawdę się dzieje to było to na pewno bardzo trudne do zauważenia. W moje osiemnaste urodziny, wtedy pamiętam, że gdy zmarł mój, mój dziadek, mój ojciec się załamał, pił alkohol przez trzy dni, był nieprzytomny, bo dla niego to był taki cios, to był jego ukochany ojciec, ukochany tata, który był dla niego wzorem i wszystkim. I pamiętam, że wtedy moi rodzice się pokłócili, bo moja mama nie mogła tego znieść, tego stanu mojego, mojego taty. I wtedy to był taki moment, gdzie ja wkroczyłam, jako już osiemnastoletnia dziewczyna, i powiedziałam do mojego taty, tato... Nie powinieneś rozpaczać, bo twój ojciec wcale nie był taki dobry i taki wzorowy, jak sobie wyobrażasz. I wtedy powiedziałam to moim rodzicom. Moja mama była tak zszokowana i jest, myślę, że do dzisiaj. Do dzisiaj nie jest w stanie w to uwierzyć, że tego nie widziała. Mimo tego, że przypominają jej się pewne sytuacje, które wydawały jej się podejrzane, ale... Nawet by jej to do głowy nie przyszło. Natomiast mój tata załamał się całkowicie, dla niego to był taki jeszcze drugi cios, i od tego momentu zaczął chorować na Alzheimerach. Nie chciał po prostu już widzieć tej rzeczywistości. Tak, w powieści jest wiele takich elementów planowania strategicznego, gdzie w trudnych sytuacjach władcy danej krainy muszą podjąć trudne decyzje. Czy to było dla mnie jako kobiety wezwaniem? Tak, w pewnym rodzaju. Było to wyzwanie, aby myśleć w ten męski sposób, przedstawiając, przedstawiając te, te fragmenty. I myślę, że mi się to udało, ponieważ wiele czytelników i czytelniczek pisze do mnie, że gdy czytają powieść, to czują się. Jakby byli danym bohaterem, czyli w 100%, procentach, że raz są na przykład starszą kobietą, raz są władcą danej krainy, raz są dowódcą, bez względu na to, czy mają tą żeńską czy męską płeć, są w stanie tak przeżywać te emocje. Moim zdaniem, duży na to wpływ miała gra w szachy, ponieważ jestem pasjonatką gry w szachy. Bardzo rzadko gram, ale. Ta gra mnie fascynuje, to białe i czarne, i te, to myślenie strategiczne, czyli y, cała ta gra aktywuje w głowie coś niesamowitego o wielkiej, wielkiej głębi. Nie przez przypadek była to gra y, ludzi, którzy sprawowali władzę i do dzisiaj tak to jest. A myślę, że jest to w mojej krwi, ponieważ właśnie mój dziadek, który był moim oprawcą, był również pasjonatem gry w szachy. stale spotykał się ze swoimi przyjaciółmi w klubach i, i grał w tą grę i uważam, że to myślenie strategiczne troszeczkę jest z tej strony, jak i kolor włosów, które mam.